Ja też pozwolę sobie mówić do mikrofonu, bo jest to duża Sara i bardzo dziękuję Państwu, że tak licznie tutaj przyszliście, żeby posłuchać tego wykładu. Rzeczywiście w pierwszej części będę opowiadać generalnie o sytuacji językowej świata, o tym, ile jest języków i co to właściwie jest język. Natomiast drugą część poświęcę na przykłady z moich badań terenowych, które dotyczyły aktywizmu językowego w młodym pokoleniu należącym do mniejszości językowych Europy i będę sobie mierzyć czas, żeby nie za długo Państwa męczyć. Szacuje się, że na świecie jest około 6, może 7 tysięcy języków, a aż tak duża dysproporcja między tymi liczbami wynika z tego, że w ogóle trudno powiedzieć, czym język jest, ponieważ językoznawcy podchodzą do języka jako do systemu i są w stanie za pomocą swoich narzędzi sprawdzić, czy jeden system jest na tyle inny od drugiego, żeby można było jakiś system, jakąś mowę nazwać odrębnym językiem albo tylko na przykład dialektem innego języka. Natomiast dla nas kulturoznawców, ponieważ ja sama lingwistką nie jestem, tylko jestem kulturoznawczynią, chociaż zajmuję się również socjolingwistyką, język to jest przede wszystkim narzędzie komunikacji społecznej i właściwie tylko w społecznym użyciu może być definiowany, a więc podlega też tym wszystkim procesom, którym podlega samo społeczeństwo. A więc z mojego punktu widzenia to, co można nazwać, jaką mowę można nazwać językiem, a jaką jeszcze dialektem, jest kwestią właściwie polityczną. Jest takie powiedzenie, że język to jest dialekt, za którym stoi armia. I w tym powiedzeniu jest zawarta duża mądrość, ponieważ językami są nazywane te systemy mowy, które były na tyle silne, żeby za takie mogły być uznane. Zresztą jeśli chodzi o kwestie polityczne, w Polsce mamy przykład Śląskiego, który za język oficjalnie uznany nie jest, a też żeby sięgnąć trochę dalej, można powiedzieć, na przykład wziąć przykład z języków byłej Jugosławii, które jakby systemowo są do siebie bardzo podobne, natomiast po rozpadzie Jugosławii w połowie lat 90. po wojnie i wraz z powstawaniem nowych państw stały się niezależnymi językami i nikt tego już nie podważa. To, co jest charakterystyczne, ciekawe dla tego zróżnicowania języków świata, to fakt, że prawie wszyscy mieszkańcy Ziemi posługują się bardzo niewieloma językami. Szacuje się, że około 96% języków używanych jest jedynie przez 4% ludności i to bardzo dobrze też ilustruje ten grafem, który pokazuje zasięg 25 najsilniejszych języków świata. Pierwszy chiński, drugi hiszpański, trzeci angielski, później hindi. To jakby na całą drugą połowę zostaje, jeżeli będziemy szacować, że tych języków jest 6 tysięcy, no to 5975, i tutaj kilka następnych zajmie większość tego grafemu. Co więcej, większość języków świata nie posiada pisma. To znaczy, że wraz z jego użytkownikami, wraz ze śmiercią czy z zaprzestaniem używania ich przez ludzi, one po prostu przestaną istnieć całkowicie. Jeśli chodzi o Europę, ponieważ też Europa jest głównym polem moich badań, jest to oczywiście kontynent najuboższy, jeśli chodzi o języki, ponieważ według szacunków tych języków w Europie jest 280, z czego tylko 80 ma jakiegoś rodzaju status oficjalny, jakiegoś rodzaju, bo niektóre są językami państwowymi, inne są uznane za języki na przykład mniejszości albo języki współoficjalne, inne na przykład za języki regionalne.
ale z tych 280 języków 100 jest uznane za języki wymierające. Jeszcze za chwilę będę o tym mówić. I generalnie szacuje się, to są szacunki, które oczywiście są oparte o różnego rodzaju badania i prognozy, że około połowy języków świata przestanie istnieć do końca XXI wieku. Można więc sobie zadać pytanie, co to znaczy, że język jest zagrożony i kiedy język jest zagrożony. Ja tutaj Państwu na slajdzie przybliżyłam skalę zagrożenia języków według UNESCO, które też jest taką główną organizacją zajmującą się bogactwem językowym. Nie będę tego dokładnie omawiać, chciałabym natomiast powiedzieć to, co jest najważniejsze. Ponieważ zagrożenie albo bezpieczeństwo języka zależy przede wszystkim od transmisji międzypokoleniowej tego języka, to znaczy od tego, czy język jest przekazywany z jednego pokolenia na drugie, to znaczy czy rodzice mówią ze swoimi dziećmi w tym języku, czy też przechodzą, czy zaczynają mówić w języku innym, w języku silniejszym, w języku bardziej prestiżowym. Drugim kryterium, które tutaj się pojawia na tej skali UNESCO, jest właśnie oficjalizacja języka, tudzież jakiś status, który takiemu językowi jest nadany odgórnie, czyli czy taki język jest po pierwsze w ogóle uznany przez jakieś państwo albo przez organizację i tak dalej za język, bo inaczej jako dialekt zazwyczaj w ogóle nie jest obejmowany ochroną, a co za tym idzie, czy istnieje jakiekolwiek wsparcie dla tego języka i wsparcie do działań, które mogłyby pozwolić na zachowanie tego języka, na jego propagowanie albo na uznanie praw językowych ludności, która się tymi językami posługuje. A więc można zadać sobie również pytanie, dlaczego języki umierają? Ja oczywiście wzięłam umierają w cudzysłów, ponieważ to jest taki bardzo organicystyczny dyskurs, sposób mówienia o językach, traktowanie języków jak żywych organizmów, podczas kiedy, tak jak zresztą zgodnie z tą definicją, którą podałam, języki funkcjonują, nie funkcjonują jakby w oderwaniu od użytkowników tych języków, ale tak najczęściej się o nich mówi też, żeby zobrazować jakby stopień zagrożenia tych języków. Przede wszystkim języki znikają, umierają wtedy, kiedy ludzie przestają się nimi posługiwać. I tych przyczyn może być bardzo wiele. To mogą być przyczyny jakby naturalne, tak? Tak jak powiedziałam wcześniej, większość języków to są języki bardzo małe, którymi posługują się bardzo niewielkie grupy osób, a więc jeżeli wyobrazimy sobie, największe zagęszczenie języków to jest Australia i Oceania, że jakieś małe plemię na jakiejś małej wyspie posługuje się językiem i przychodzi straszne tsunami, w którym wszyscy członkowie tej społeczności giną, wtedy razem z nimi ginie ten język. Ale to jest oczywiście bardzo, bardzo drastyczna sytuacja. Większość języków jednak przestaje istnieć z innych powodów. I teraz już chciałabym w tym, co będę mówić, przede wszystkim opierać się na doświadczeniach europejskich, ponieważ języki i społeczności używające tych języków jednak należy badać w kontekście szerokim i kulturowym, i historycznym, i społecznym. Moje badania dotyczą Europy, ja ten teren znam i dlatego opowiem o kilku procesach, które w Europie były bardzo znaczące, jeśli chodzi właśnie o tę zmianę językową, która nastąpiła w dużym stopniu w połowie XX wieku. A więc pierwszą taką przyczyną, która też determinowała inne, była narodowa polityka językowa państw europejskich, prowadzona od XIX wieku, czyli wtedy, kiedy państwa narodowe zaczęły się tworzyć, wtedy, kiedy w takim nowoczesnym
myśleniu nowoczesnej terminologii państwo narodowe miało zjednoczyć grupę ludzi posługujących się zazwyczaj różnymi językami i sprawić, żeby poczuli się oni wszyscy obywatelami i przedstawicielami tego enigmatycznego tworu, jakim jest naród. Temu oczywiście towarzyszyło przeświadczenie, że wielość języków osłabia poczucie tożsamości narodowej ludzi, a więc należy w jakiś sposób te języki wyrugować. I takim najważniejszym, najbardziej skutecznym narzędziem rugowania języków stała się powszechna edukacja. Powszechna edukacja, która w Europie datuje się w różnych państwach, oczywiście na drugą połowę XIX wieku, tak mniej więcej 1880. Napisałam też tutaj na slajdzie oraz służba wojskowa, ale to dotyczy oczywiście tylko połowy społeczeństwa, a więc miało mniejsze znaczenie. Powszechna edukacja natomiast stała się rzeczywiście idealnym narzędziem reprodukcji systemu państwowego oraz języka narodowego. W jaki sposób się to odbywało? Przede wszystkim oczywiście szkoła jest sama taką instytucją opresyjną, jak wszyscy wiemy. Natomiast szkoła w tych miejscach, gdzie całe społeczności, wszystkie dzieci nie tylko używały języka swojego własnego, mniejszościowego, jak to teraz nazywamy, ale też żadnego innego języka nie znały. W tej szkole nauczyciel, bo zazwyczaj to była jedna osoba, znała tylko język oficjalny i na dodatek była zazwyczaj uprawniona do tego, żeby karać dzieci za posługiwanie się ich własnym i ich jedynym językiem, a więc zastosowany był taki system, który w dzisiejszych czasach nazywany jest systemem edukacji immersyjnej, czyli zanurzaniem dzieci w języku, żeby one tylko ten jeden język słyszały i go przyswoiły jak najlepiej. Ale oprócz takiej immersji, dzieci poddawane były również różnego rodzaju karom, żeby jak najszybciej nie tylko wyzbyć się języka, czy nauczyć się języka oficjalnego, państwowego, ale także wyzbyć się swojego języka etnicznego, z którym miały się im wiązać też przykre doświadczenia, a więc żeby też nie chciały tego języka później reprodukować. Takim bardzo drastycznym przykładem, ale bardzo szeroko rozpowszechnionym w wielu miejscach w Europie, ja się z tym spotkałam i w Niemczech, i we Francji, i w Wielkiej Brytanii, była taki system nazywany, system karania nazywany zazwyczaj symbolem, tutaj nazwy były różne. Było to karanie, które polegało na tym, że dziecko złapane albo na lekcji, albo nawet na przerwie, czyli wtedy, kiedy bawiło się ze swoimi rówieśnikami w tym samym wieku, tymi samymi dziećmi, z którymi zawsze i wyłącznie mówiło w swoim języku etnicznym, jeżeli było złapane na używaniu tego języka, wieszało mu się na szyi jakiś obiekt, który miał to dziecko naznaczać, czyli używanie języka etnicznego miało się wiązać z upokorzeniem. Ale ten system był jeszcze bardziej perfidny, ponieważ dziecko mogło się z tego symbolu wyzwolić tylko wtedy, kiedy złapało innego swojego rówieśnika na mówieniu w tym języku. I wtedy ten symbol przekazywało i wieszało na szyi innego dziecka. A więc jest to taki typowy przykład przemocy symbolicznej, który miał doprowadzić do tego, żeby języki mniejszościowe wyrugować i rzeczywiście system ten był bardzo skuteczny. Oprócz takich, tych różnych metod oczywiście są też przyczyny, które można by nazwać bardziej dobrowolnymi albo z przyczyn ekonomicznych. Tutaj najważniejsze to były zmiany takie jak industrializacja i urbanizacja, czyli też migracja spowodowana głównie przyczynami ekonomicznymi do miast, a języki mniejszościowe były używane przez lokalne społeczności, zazwyczaj gdzieś mieszkające na peryferiach, a więc osoby, które jechały do miasta, musiały używać języka oficjalnego. I wreszcie media masowe, zwłaszcza
Wydaje mi się, że tutaj znaczące było radio, czyli to już jest właściwie druga połowa XX wieku, chociaż wiem, że radio zostało wcześniej wynalezione, ale chodzi mi głównie o ten moment, kiedy radio pojawiło się, odbiornik radiowy pojawił się w każdym domu i stał się takim codziennym elementem życia. I wtedy po raz pierwszy, tak jak te wszystkie inne metody, inne przyczyny raczej dotyczyły sfery życia publicznego i tego, co, jakiego języka, jaki język ma wybrać człowiek w życiu pozadomowym, tak jeśli chodzi o media masowe, po raz pierwszy języki dominujące, języki państwowe wkroczyły do każdego domu, do prywatnego życia i też miały bardzo duży wpływ na wybory językowe ludzi, na przede wszystkim znajomość tych języków, ale także na wybór tego bardziej prestiżowego, bo medialnego, bo używanego w różnych sferach języka. No i oczywiście, i absolutnie tego nie lekceważąc, to są też wszystkie zjawiska związane z globalizacją, ponieważ globalizacja, uniformizacja, wszystkie te terminy jakby też prowadzą czy kojarzą się z tym, że takie to bogactwo kulturowe, bogactwo językowe jest sprowadzane raczej do wspólnego mianownika, potrzebuje też jednego języka, w którym te treści, którymi człowiek jest otaczany i atakowany właściwie można wyrazić. I właściwie można by powiedzieć, że języki mniejszościowe Europy były zupełnie skazane na porażkę, że nie było żadnej przyczyny, dla której ich użytkownicy mogliby chcieć ich dalej używać, ale jednak wydarzyło się kilka bardzo istotnych i procesów, i katastrof, które spowodowały przynajmniej lekkie przewartościowanie tego bardzo jednak ukierunkowanego, takiego jednolitego patrzenia na kwestie języków i zróżnicowania językowego świata. Jedną z tych katastrof był Holokaust. Inną była refleksja związana z dekolonizacją świata, która też zmuszała nie tylko ludzi, ale również badaczy do tego, żeby jednak zastanowić się nad tym, że to, co wydawało się naturalne całkowicie, czyli decyzja o zmianie języka, tak? Zmieniamy język, porzucamy nasz język etniczny i mówimy językiem dominującym, bo mamy z tego korzyści, bo tak jest dobrze, tak jest lepiej. Jest, tak naprawdę nie jest dobrowolną decyzją ludzi, ale jest uwarunkowana panującymi ideologiami językowymi, relacjami władzy i przymusem, tak? Ten przymus może być różnej natury, może być to natura ekonomiczna, może być natura polityczna, ale wpływająca na podejmowanie tych decyzji. Napisałam tutaj o tych ideologiach językowych, ponieważ i wydaje mi się, że powinnam to wytłumaczyć też. Ideologie językowe to są zbiory przeświadczeń dotyczących wartości jakiegoś języka, tak głęboko zakorzenionych w społecznej podświadomości, że ich przyczyna czy ich źródło jest całkowicie zatarte. A więc są one reprodukowane przez całe społeczeństwo i przez społeczeństwo dominujące i przez te grupy zdominowane i jest przez nie i są te przeświadczenia przez nie naturalizowane, to znaczy są uznawane za całkowicie naturalne, zdroworozsądkowe, przecież tak jest dobrze, tak zawsze było, co z kolei zaciera to, że są to jednak jakieś konstrukty, które wpływają na to, w jaki sposób społeczeństwo funkcjonuje. I już podaję przykład, bo wiem, że jest to dosyć abstrakcyjne. Na przykład taką ideologią, za ideologię językową można uznać takie stwierdzenie, że w tym języku nie można mówić na przykład o mikrobiologii, tak? Że ten język się nadaje tylko do tego, żeby rozmawiać z nim, w nim z dziećmi. Albo że
ten język jest tak trudny i brzydki, że nie ma sensu, żeby istniał. To są wszystko takie właśnie zbiory myśli, przeświadczeń, które długo powtarzane stają się nie tyle truizmem, co właśnie są uznawane za prawdę. I z tego powodu również wiele języków mniejszościowych, tych słabszych języków, było odrzucanych nie tylko przez społeczeństwo dominujące, ale też przez ich własnych użytkowników. Natomiast właśnie ta refleksja i szukanie przyczyn i też badanie mechanizmów, które stoją za pewnymi procesami społecznymi, doprowadziło do jednak stworzenia przynajmniej jakichś podstaw myślenia o tym, że każdy język jest wartościowy, każdy język jest związany z jakąś kulturą, którą wyraża, i w związku z tym także zachowanie różnorodności językowej świata jest równie ważne, co zachowanie różnorodności biologicznej świata. Wiem, że wielu z Państwa się tutaj z tym nie zgodzi, ale w wielości języków jest ukryte to, co można nazwać naszym człowieczeństwem, tak? Różnymi ścieżkami czy różnymi postawami właśnie tego, co powoduje, że jesteśmy ludźmi. Zwrot nałożyły się, czy współdziałały, właściwie były jego konsekwencją, różnego rodzaju ruchy społeczne, ruchy kontrkulturowe, ruchy etniczne, ruchy odrodzenia etnicznego, zwłaszcza mające miejsce w Europie Zachodniej, ponieważ mówimy tutaj o latach 1960, koniec 1960, lata 1970, a więc w naszej części Europy jeszcze tego typu działania nie były możliwe, ale te ruchy odrodzenia etnicznego, które w Europie Zachodniej były dosyć silne i szły jakby na tej samej fali, co innego rodzaju ruchy kontrkulturowe, hipisowskie, ekologiczne i tak dalej, właśnie w dużej mierze były skierowane na to, żeby dowartościować te języki, których używanie było już wtedy zagrożone. Bo na przykład, jeśli mówimy o języku bretońskim, o którym trochę więcej też będę dzisiaj mówić, to jest język, jeden z języków Francji, druga połowa XX wieku to już jest czas na tyle silnego osłabienia przekazu międzypokoleniowego tego języka, że w momencie tego odrodzenia etnicznego bardzo wiele osób, które było prowodyrami tego ruchu, już nie znało tego języka jako swojego języka etnicznego. I druga grupa argumentów, które się pojawiają na korzyść języków również tych mniejszościowych, to stwierdzenie, które też jest dowodzone naukowo, że wielojęzyczność jest zjawiskiem pozytywnym. I to nie tylko na poziomie indywidualnym, ale również na poziomie społecznym. I teraz już przejdę do moich własnych badań. Tutaj na tej mapie, to jest bardzo uproszczona mapa języków mniejszościowych Europy. Ona jest niedokładna i są na niej zaznaczone tylko niektóre z języków europejskich, głównie te, ponieważ ona była tworzona na początku lat 2000, które zostały już jakoś uznane w europejskiej karcie języków regionalnych lub mniejszościowych, która jest też takim dokumentem Rady Europy właśnie chroniącym, czy który ma wspomagać ochronę języków Europy. Ja moje badania terenowe prowadziłam w czterech miejscach. Na Kaszubach w Polsce,
na Łużycach w Niemczech, przy czym głównie na górnych Łużycach, czyli tam, gdzie język łużycki, ponieważ są dwa języki łużyckie, ja się zajmuję głównie górnołużyckim, który ma jeszcze całkiem żywotną społeczność posługującą się tym językiem. To są dwa mniejszościowe języki słowiańskie. Przy czym kaszubski jest uznany w Polsce od 2005 roku za język regionalny, natomiast języki łużyckie są chronione konstytucjami landów, natomiast Łużyczanie są uznani za mniejszość narodową w Niemczech. To jest Walia z językiem walijskim objętym najskuteczniejszą ochroną, jeśli chodzi o języki Europy, właściwie porównywalną tylko z katalońskim. Walia po dewolucji stała się właściwie taką częściową autonomią, a język walijski jest językiem współoficjalnym, co nie zmienia faktu, że ta transmisja jest, tego języka jest bardzo osłabiona i język walijski również nie jest językiem, który można by uznać za bezpieczny. Oraz, tak jak mówiłam wcześniej, język bretoński we Francji, który rzeczywiście jest takim świetnym przykładem na pokazanie skuteczności tego systemu prowadzącego do właśnie odchodzenia przez ludzi od używania swojego języka. Na początku XX wieku bretoński znało i posługiwało się nim 1 100 000 osób. Dzisiaj użytkowników bretońskiego jest około 200 000. Należą oni w większości do najstarszego pokolenia, ale jest też cała spora grupa osób, która języka bretońskiego nie tylko się uczy, ale już się nauczyła na tyle, żeby się nim posługiwać. I teraz właśnie w tej drugiej części będę trochę mówić o tym, jakie metody są stosowane przez aktywistów językowych Europy, żeby ich języki były ratowane, żeby można było je chociaż w jakiś sposób ochronić. Mówię o aktywizmie językowym, czyli w ogóle o takim działaniu podejmowanym przez jednostki czy grupy, głównie grupy, żeby osiągnąć jakiś cel. Tym celem jest wprowadzenie zmian politycznych albo zmian społecznych, które są uznane za potrzebne. I w przypadku aktywizmu językowego jest to przede wszystkim działanie na rzecz zagwarantowania językom mniejszościowym czy językom zagrożonym praw, statusu oraz możliwości używania. I takim pierwszym działaniem podjętym na bardzo dużą skalę, to są zdjęcia, oprócz tego jednego tutaj, pochodzące z końca lat 60. i z lat 70. z Walii, były działania podejmowane przez takie Stowarzyszenie Obywatelskiego Nieposłuszeństwa Kymdeitas Iliad Kymrek, czyli Stowarzyszenia na Rzecz Języka Walijskiego. Ponieważ sytuacja w Walii wyglądała w ten sposób, że wówczas jeszcze ponad 1/3 mieszkańców Walii była, nie tylko używała walijskiego, ale dla nich walijski był językiem macierzystym. Natomiast tego języka nie było w ogóle widać w życiu publicznym i nie można było się nim posługiwać. Ci młodzi ludzie doszli do wniosku, że muszą w jakiś sposób tę sytuację zmienić. Oczywiście pisanie listów i petycji nic nie dawało. W związku z tym podjęli takie dosyć radykalne, ale jednak pacyfistyczne działania, których taką główną, sztandarową akcją było właśnie niszczenie jednojęzycznych tablic na terenie Walii. I początkowo, i zresztą przez cały czas do tej pory, Kymdeitas Iliad Kymrek działa i mniej więcej robi podobnego rodzaju działania, co z kolei widać tutaj na tym ostatnim zdjęciu. Natomiast wtedy początki były takie, że wydawało się, że grupa tam kilkunastu, kilkudziesięciu osób, która robi akty wandalizmu, nie może właściwie niczego zmienić. Oczywiście po każdej takiej akcji
przychodzili policjanci, zamykali ich w więzieniu, oni byli skazywani albo na jakieś krótkie wyroki, albo na mandaty, ale bardzo szybko, naprawdę w ciągu roku, kilku miesięcy, ten ruch niewielkiej grupy osób przerodził się w taki zbiorowy protest, który oczywiście był protestem początkowo studenckim, ale do którego później przyłączyli się również rolnicy, czy właściwie farmerzy, bo w Walii raczej właśnie chodziło o hodowców owiec, tudzież tak, albo a bardziej niż o rolników, którzy też ze swoimi postulatami występowali przeciwko systemowi, przeciwko tej jednojęzyczności oficjalnego życia w Walii. I ten zbiorowy ruch i to ciągłe niszczenie tych jednojęzycznych tablic doprowadziło do tego, że władze w którymś momencie stwierdziły, że po prostu im się nie opłaca wstawiać anglojęzycznych napisów, że jeżeli wstawią te dwujęzyczne napisy, to będzie taniej niż cały czas reperowanie tych samych tablic. I to był pierwszy wielki sukces tego ruchu, który doprowadził stopniowo do tego, że Walia otrzymywała w postaci aktów kolejne możliwości jakby wkraczania języka walijskiego do sfer, które wcześniej były dla tego języka zamknięte, i wreszcie do oficjalizacji tego języka. Tak jak mówiłam, język walijski jest współoficjalnym językiem Walii. Te działania, które podejmują aktywiści językowe, to są działania, które służą już w tej chwili w dużej mierze rewitalizacji języków mniejszościowych, ponieważ one rzeczywiście słabną i mają coraz mniej użytkowników, a więc nie tylko należy je podtrzymać, ale żeby cel został osiągnięty, one powinny właśnie, ich żywotność, takim całkowitym celem tego działania jest przywrócenie wszystkich funkcji, dziedzin używania przez społeczność, która się nimi posługuje. I pierwszym, najważniejszą strategią, która jest stosowana w dzisiejszej Europie, jest oczywiście edukacja, jako ten system, który dotyka jakby każdego człowieka, czy dotyczy może bardziej. I tutaj też trzeba powiedzieć, że wprowadzanie szkół albo imersyjnych, o tych, o których mówiłam na początku, czyli całkowitego zanurzenia dziecka w języku, albo szkół dwujęzycznych, wcale nie był prosty i też w różnych miejscach aktywiści językowi toczyli walki o to, żeby ich języki były dopuszczane do edukacji. Ale to, co jest istotne, jeśli chodzi o system edukacyjny, żeby nie wchodzić w szczegóły, to jest to, że w dzisiejszym świecie, czyli w świecie, kiedy ta zmiana językowa już się dokonała, kiedy bardzo wiele dzieci języka etnicznego nie poznaje w domu, szkoła daje możliwość, żeby dzieci się tego języka nauczyły. I moje badania, które prowadziłam, no już prowadzę od kilkunastu lat, ale te ostatnie właśnie dotyczące aktywizmu językowego i praktyk językowych i kulturowych młodych ludzi, pokazały, że rzeczywiście, jeżeli dzisiaj mówimy o użytkownikach języków mniejszościowych, nie możemy brać pod uwagę wyłącznie natywnych użytkowników tych języków, czyli tych tak zwanych native speakerów. Na pewno musimy mówić też o uczących się języków mniejszościowych, przy czym jest to kategoria osób, które no nie wiadomo, czy osiągną kompetencje, czy nie, a jeżeli je osiągną, czy będą chciały tych języków używać. Natomiast bardzo istotna jest kategoria nowych użytkowników języków mniejszościowych, czyli tych osób, które nie tylko nauczyły się poza domem, poza swoją rodziną tych języków, ale też które z tych języków uczyniły języki przynajmniej części swojego życia, to znaczy, które aktywnie używają tych języków w pewnych wspólnotach. Oczywiście
termin nowi użytkownicy języków mniejszościowych czy nowomówcy jest kalką z angielskiego new speakers, bo tak zazwyczaj w literaturze się o nich mówi. Jeszcze cały czas szukam odpowiedniego terminu w języku polskim. Te działania, które dotyczyły z kolei wprowadzania języków mniejszościowych do sfer publicznych, czy ich wizualizacji, jak widać na tym slajdzie, przynajmniej częściowo się powiodły. Tutaj są dwujęzyczne znaki na terenie Łużyc Górnych, tu są znaki w Bretanii. To jest tabliczka, którą teraz można znaleźć przy wjeździe do Gdańska, ale takim największym sukcesem, ponieważ nie tylko pokazującym stronę taką wizualną dwujęzyczności, ale rzeczywiście zwracającym się do użytkowników języka, jest oczywiście to, co można znaleźć w Walii. Nie tylko znaki na drogach, które informują o tym, żeby zwolnić w dwóch językach, ale nawet takie informacje przy plaży, że od 1 maja do 30 września psy na plażę nie mogą być wprowadzane, są również dwujęzyczne. Taka dwujęzyczność wizualna ma dosyć duże znaczenie. Po pierwsze dlatego, że pokazuje również ludziom, którzy przyjeżdżają na ten teren albo którzy tam mieszkają, że jest tam grupa, która posługuje się językiem mniejszościowym, który zazwyczaj jest tym językiem niewidocznym, a więc to jest też jego wizualizacja i podkreślanie, że on w ogóle istnieje, ale ma też znaczenie dla samych mieszkańców tych terenów, czy użytkowników tych języków, ponieważ w ten sposób też się podnosi ich prestiż i mają oni poczucie, że ten język jest nie tylko uznany, ale że w używaniu go nie ma nic złego. Drugim etapem jest właśnie używanie języków mniejszościowych w na przykład nowych mediach, czyli już nie tylko czytanie na przykład haseł w Wikipedii po górnołużycku, ale też staranie się o całą tę obudowę, tak zwany interfejs różnych stron internetowych czy narzędzi, który byłby dwujęzyczny albo który byłby w językach mniejszościowych. A więc wiele udało się osiągnąć, ale jeszcze jest bardzo dużo do osiągnięcia. Te działania społecznego nieposłuszeństwa dalej trwają. To jest bretońska grupa AITA, która trochę naśladując te działania swoich poprzedników z Kymdeitas i Riad Kymrek też niszczy znaki drogowe, ale trochę za pozwoleniem. To jest bardziej happening niż takie działanie rzeczywiście wandalistyczne, która za pomocą różnych innych happeningów też zwraca uwagę na to, że na przykład w regionalnej kolei w Brytanii nie ma żadnych napisów ani głosu, który by informował po bretońsku, na jakiej stacji pociąg się zatrzymuje. Wielkim sukcesem kaszubskich działaczy niedawno osiągniętym jest to, że w komunikacji miejskiej w Wejherowie wszystkie te głosy z głośniczka, też informacje z głośniczka są też w języku kaszubskim. Również na Łużycach, tam gdzie są znaki jednojęzyczne, a powinny być dwujęzyczne, zaczęła taka grupa właśnie też nieposłuszeństwa obywatelskiego naklejać takie znaczki a serce, czyli a co z językiem łużyckim. To, o czym mówiłam, to przede wszystkim te działania mają na celu, po pierwsze, tak jak edukacja, danie tym ludziom, którzy nie mogli nauczyć się języka mniejszościowego w domu, możliwość nauczenia się tego języka, czyli żeby osiągnęli znajomość, jakieś kompetencje w tym języku, dzięki czemu mogliby się nim posługiwać. Drugie działania to służą właśnie temu, żeby taki język, żeby w tych językach można było się porozumiewać nie tylko w domu, ale również w miejscach publicznych, w biurach, w mediach, w sklepie i we wszystkich innych możliwych miejscach. Ale tak jak pokazuje doświadczenie i jak pokazują najlepsze programy rewitalizacji języków, takich jak prowadzone w Walii czy nawet w Katalonii, najlepsza nawet ochrona formalna nie sprawi, że ludzie będą chcieli
w tych językach mówić. I jest to ten trzeci i najtrudniejszy do spełnienia warunek do tego, żeby języki mniejszościowe mogły być używane. Ponieważ ta chęć posługiwania się jakimś językiem wynika, jest związana i z prestiżem tego języka, i z jego statusem, ale też z wygodą, też ze znalezieniem takiego osobistego również sensu do tego, żeby w takim języku mówić. Sensu oraz czegoś, co indywidualnie ludzie, którzy już dzisiaj sami podejmują decyzje i wybory językowe, co by ich jakby skierowało do tego, żeby w takim języku mówić. I przepraszam. Właśnie bardzo duża część działań aktywistów językowych, zwłaszcza młodych aktywistów językowych, jest teraz skierowana na to, żeby tworzyć takie miejsca czy takie grupy, w których można by było i nie tylko można by było, ale też chciałoby się używać takich języków. To są tworzone coś, co w literaturze można nazwać wspólnotami praktyki, czyli grupy osób, które są skupione wokół jakiegoś wspólnego działania, na przykład tworzenia sztuki teatralnej w języku mniejszościowym, które to osoby poprzez wykonywane czynności i w ogóle uczestnictwo w tych próbach i w spektaklach po pierwsze się rozwijają, a więc mają swoją własną, indywidualną korzyść z tego, że takie języki, że tym językiem mówią. Jest to po prostu dla nich rozrywka, to jest coś interesującego, coś, co daje im możliwości, których inni nie mają, ale też poprzez to zaangażowanie i poprzez fakt, że robią coś ważnego, coś, w co muszą włożyć swoje serce i swój wysiłek, również wraz z innymi uczestnikami tego działania tworzą jakąś zbiorową tożsamość, która bardzo często staje się tożsamością aktywistyczną i tożsamością nastawioną właśnie na nie tylko używanie języka mniejszościowego, ale też na działanie na rzecz takiego języka. I tutaj ja pokazuję tylko bardzo nieliczne przykłady takich działań, które mogą być albo właśnie jakimiś kabaretami czy spektaklami teatralnymi, to jest z Kaszub zdjęcie. To są koncerty grup rockowych, takich współczesnych, które śpiewają po Górnołużycku i które też właśnie animują takie życie na Łużycach, życie, które zupełnie nie ma nic wspólnego z folklorem, który również na Łużycach odgrywa wciąż bardzo ważną rolę i wokół którego też takie grupy się tworzą. To mogą być grupy sportowe, to mogą być wreszcie różnego rodzaju festiwale i działania. To jest zdjęcie z walijskiego festiwalu Eisteddfod, czyli z takiego święta języka walijskiego. Wszystko, co się tam dzieje, jest w języku walijskim. Ja byłam dwukrotnie na tym festiwalu i jako osoba nie znająca walijskiego za dobrze i mówiąca tylko, że jest po walijsku, na szczęście, że nie znam walijskiego, jestem z Polski, byłam jakoś akceptowana wśród tych ludzi. Natomiast rzeczywiście ta siła i to, że wszyscy tam znają walijski i tworzą opozycję wokół wszystkich, którzy są na zewnątrz i którzy nie mają ten lepszy język, ale właśnie są pozbawieni tego języka walijskiego, to też bardzo jest takim ważnym aspektem zachęcania też młodych ludzi do tego, żeby znaleźć taką właśnie swoją własną alternatywną grupę, która z używaniem języka mniejszościowego jest związana. I teraz na zakończenie. Przyszłość języków mniejszościowych albo próba odpowiedzi na pytanie, czy wszyscy będziemy mówić jednym językiem. Oczywiście jako badaczka na pytanie, czy wszyscy będziemy mówić jednym językiem, nie mam prawa odpowiedzieć, ponieważ na ten proces działa zbyt wiele czynników, których my nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić i które mogą rzutować na to, czy tych języków będzie jeszcze więcej, czy będzie jeden, czy zostanie 15 tych języków. Mogę sobie wyobrazić zarówno taką sytuację, w której wszyscy na świecie mówią wyłącznie w jednym języku, który wcale niekoniecznie będzie językiem angielskim albo chińskim, może to być równie dobrze inny język,
bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy. Jak również taką sytuację, o której słyszałam niedawno na wykładzie, znaczy już teraz ze 2 lata temu, od holenderskiego badacza, którego nazwiska niestety nie pamiętam, który mówił o takich eksperymentach dotyczących symultanicznego tłumaczenia języka mówionego. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Jeszcze do tej pory Google Translator wyłącznie na pisanym języku bardzo mocno szwankuje, chociaż już coraz lepiej, jest coraz lepszą pomocą. Natomiast to jest trochę taka futurologiczna wizja. Jeżeli każdy będzie miał mały aparacik, który będzie symultanicznie na jego język tłumaczyć to, co mówi jego rozmówca w swoim języku, czy rzeczywiście taki jeden język, lingua franca, będzie nam potrzebny. Ale oczywiście to są wszystko jakieś tam futurystyczne wizje, a więc nie nauka. Natomiast te badania, które prowadziłam przez ostatnie lata, powodują, że jestem całkowicie rozchwiana, to znaczy między całkowitym pesymizmem i takim popadaniem w przeświadczenie, że jest niemożliwe, żeby te języki były uratowane, czy żeby dalej funkcjonowały, zwłaszcza wtedy, kiedy przebywam z tymi aktywistami, po takie wręcz euforyczne stwierdzenia, że przecież są jeszcze ludzie, którzy chcą się nimi posługiwać i dla których samo posługiwanie się nimi jest nie tylko wielką przygodą i tożsamościową, ale też taką indywidualną szkołą życia, i to właściwie powoduje, że mam przynajmniej nadzieję, że te języki mniejszościowe Europy jeszcze przez jakiś czas będą używane. Dziękuję bardzo.